właściwie jest trzeci dzień poszukiwań. Tak, dziś rozpoczynamy trzeci dzień poszukiwań osoby zaginionej. Tak trudno jest na tym Makwenie znaleźć im osobę, która prawdopodobnie utonęła, i łódź, bo przypomnijmy, od początku tej łodzi nie ma. No tak, jest to troszeczkę utrudnione z tego względu, że w dniu, w którym to się stało, praktycznie była dość gęsta mgła i nie możemy dokładnie sprecyzować miejsca, w którym ta łódź w tym czasie znajdowała się na jeziorze. Nam się wczoraj udało znaleźć część rzeczy osobistych, odzieży tego mężczyzny poszukiwanego. Tak, wczoraj strażacy wyłowili dryfującą na powierzchni wody kurtkę jednego z tych osób, które przebywały na tej łodzi. Czy to jest jakakolwiek podpowiedź, gdzie należy szukać? No, w tej chwili zakroimy ten miejsce poszukiwania, rejon odnalezienia tej kurtki, no i będziemy dalej wzdłuż linii brzegowej plus druga część akwenu jeziornego. Dno jest trudne tutaj? No z tego, co się zdążyłem zorientować, głębokość około 2 metrów, jest faktycznie dno miękkie, ale nie takie, żeby łódź mogła się zatopić na przykład w mule. W tej chwili poszukiwania prowadzone są przy użyciu specjalnego sonaru, który z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przywieźli tamtejsi strażacy. Dopiero jeśli na dnie znalezione zostanie ciało bądź łódź, do akcji włączony zostanie płetwonurek. Policjanci i strażacy liczą na wskazówki mężczyzny, który jako trzeci przebywał z dwójką mężczyzn nad jeziorem. Nieoficjalnie wiadomo, że nie wchodził on do łodzi, ale wiedział, w którym miejscu do wody zeszła pozostała dwójka. Dzisiejsza akcja poszukiwawcza ma być prowadzona aż do skutku. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.